Więc dzisiaj będę mówił o kosztach życia w Wielkiej Brytanii, w jednym z państw należących do wspólnoty brytyjskiej, a konkretnie w Szkocji, w Edynburgu, czyli w stolicy Szkocji, ponieważ ja tutaj mieszkam i będzie to analiza oparta na mojej rodzinie, a moja rodzina to 2 plus 1, czyli para, mąż, żona plus jedno dziecko. Także na tym będę opierał, że tak powiem, swoją analizę. No jeżeli jesteś singielką albo singlem, to te koszty będą inne na pewno. Oczywiście mniej więcej będę się też odnosił do kosztów życia singla czy singielki, ponieważ mamy kilkoro takich znajomych, więc mniej więcej wiemy, ile oni wydają na życie. Natomiast jeżeli masz więcej niż jedno dziecko, to mniej więcej do tych kosztów, co ja podam, będziesz mogła sobie doliczyć koszty utrzymania kolejnego dziecka. Edynburg, moi drodzy, jak każda stolica europejska, jest stolicą drogą, jest miejscem, gdzie utrzymanie jednak troszkę kosztuje. No niestety, tak jest w stolicach. Jest generalnie koszty życia w Edynburgu są zbliżone do kosztów życia w Londynie. Mimo wszystko, że wiele osób mówi, że Londyn jest najdroższym miastem w Wielkiej Brytanii. Ja się z tym zgodzę, ale to też zależy od dzielnicy. Generalnie moim zdaniem koszty życia w Edynburgu są tak wysokie, jak koszty życia w tych, powiedzmy, no nieco tańszych dzielnicach Londynu. A więc tak, zaczniemy od mieszkania i jeszcze raz powiem, opieram się na takim standardowym systemie życia, że tak się wyrażę, czyli koszty wynajęcia mieszkania, koszty oczywiście życia, czyli kupowania artykułów spożywczych, jakieś opłaty, abonamenty za telefon, za internet, jakieś tam koszty związane z chodzeniem dziecka do szkoły. Natomiast nie zaliczam tutaj takich ekstra kosztów jak, powiedzmy, jakieś imprezy, jakieś używki typu papierosy, alkohol, czy wyjazdy na wakacje, no bo to jest bardzo indywidualna sprawa i jeden z was może wydać parę tysięcy na takie dodatkowe używki, a ktoś inny może wydać o wiele mniej lub w ogóle, no ale to już jest taka rzecz, że używki, no to są rzeczy, na które ponosimy dodatkowe koszty, niezależnie gdzie mieszkamy. Tutaj powiem tylko o takich standardowych, niezbędnych kosztach do życia w jakimkolwiek miejscu. My mieszkamy, moi drodzy, w Edynburgu, tak jak wspomniałem, nie w samym centrum miasta, tylko mniej więcej 5 minut drogi od centrum miasta, więc powiedzmy w dzielnicy, która nie jest najdroższa, ale nie jest też najtańsza, powiedzmy należy do droższych. I my płacimy za mieszkanie 610 funtów miesięcznie. Jest to mieszkanie dwubedrumowe, czyli tak zwane dwie sypialnie plus living room, czyli dwie sypialnie plus duży pokój, łazienka, kuchnia oczywiście. No i tak jak mówiłem, nasze koszty to jest 610 funtów miesięcznie. Więc możecie przyjąć śmiało taką średnią, ponieważ tak to się mniej więcej kształtuje w Edynburgu. No my generalnie nie płacimy zbyt dużo, bo takie mieszkania jak my tutaj wynajmujemy, często trzeba zapłacić jakieś 100 funtów miesięcznie więcej. No ale jak widzicie, za 610 funtów też można znaleźć. Podatek, tak zwany council tax, my płacimy 50 funtów miesięcznie. Jest to podatek, który musisz zapłacić, niezależnie czy masz własne mieszkanie, czy wynajmujesz. Ten podatek obejmuje różne serwisy, które dzieją się w twojej okolicy. To jest utrzymanie czystości wokół budynku lub w budynku. To są różnego rodzaju naprawy, wywóz śmieci, utrzymanie policji, porządku, oświetlenie. No i jest jeszcze tam woda też, oczywiście woda w to wchodzi. No i jeszcze tam jest szereg innych rzeczy, których tutaj nie będę wymieniać. Abonament telewizyjny, internetowy, abonament za komórkę, no to już jest bardzo indywidualna sprawa. Ale powiedzmy, jeśli nie jesteś wymagającym użytkownikiem, jeśli chodzi o telefonię komórkową i internet, to taki abonament za 20-30 funtów w zupełności ci wystarczy. Internet stacjonarny, my płacimy 30 funtów miesięcznie, tam jest 100 megabitów na sekundę bodajże ten transfer. Nie jestem pewien, ale jest to szybki internet na światłowodach. Teraz kolejna rzecz, teraz wydatki na jedzenie. No i tutaj jest bardzo indywidualna sprawa, ale tak jak mówiłem, ja tutaj podaję uśrednione dane, czyli powiedzmy, mówię tutaj o takich wydatkach rozsądnych, tak? Gdzie po prostu nie wydajesz pieniędzy tyle, ile masz w portfelu, tylko po prostu tak naprawdę kupujesz to, co ci jest niezbędne do jedzenia dla ciebie i dla twojej rodziny. Czyli tam chleb, jajka, herbata, woda, masło, no rozumiecie.
My osobiście gotujemy praktycznie w 100% w domu, rzadko kiedy chodzimy do jakiejś restauracji. No i jest to częściowo spowodowane chęcią oszczędzania, częściowo tym, że po prostu bardzo lubimy gotować. Zawsze lubiliśmy i to jest poniekąd nasza pasja. A więc taka, no może powiedzmy, troszkę polska tradycja, chęć gotowania sobie samemu i swojej rodzinie. Więc miesięcznie na jedzenie wydajemy w okolicach 500 funtów i to jest samo jedzenie. 500 funtów miesięcznie samo jedzenie i są to wydatki takie robione z głową, czyli nie ma w tym żadnych używek typu papierosy, alkohol, jakieś tam ekstra ilość słodyczy, nie wiem, napojów gazowanych, Pepsi, Fanta czy tym podobnych. Są to po prostu wydatki, niezbędne wydatki na to, no żeby mieć co jeść, tak? Jest to chleb czy jakieś inne pieczywo, są to warzywa, owoce, wędlina, nabiał, czyli takie standardowe wydatki. A więc jeżeli chcesz, że tak powiem, nie gotować w domu, chcesz zabierać regularnie rodzinę do restauracji, te wydatki na pewno będą większe. Teraz kwestia wydatki na tak zwaną chemię, artykuły do pielęgnacji ciała, czyli powiedzmy proszki do prania, jakiś płyn do zmywania garków, pasta do zębów, jakieś środki czystości, nie wiem, antyperspirant, co tam jeszcze może być, jakieś tam kobiece kosmetyki, kremy, nie kremy, dla dziecka jakieś tam kosmetyki. No to jest kolejne 200 funtów miesięcznie, czyli to się już robi 700 funtów. Moi drodzy, kolejna rzecz, no to wydatki związane z edukacją dziecka. Wydatki związane z edukacją dziecka, wbrew pozorom, nie są tutaj takie wysokie, ponieważ no nie kupujemy tu żadnych książek do szkoły. Tutaj wszystko szkoła zapewnia. Tak samo jakieś zeszyty, to też szkoła zapewnia, przynajmniej tak jest w Szkocji. Kolejna rzecz, czyli nie ma jakichś specjalnych wydatków. Jedyne wydatki to jest jakiś uniform do szkoły, typu sweterek, spodnie, buty, ale to też kupujesz jednorazowo, powiedzmy na początku roku szkolnego i masz to na cały rok. I my na przykład wydaliśmy tam na kilka sweterków, kilka spodni i buty do szkoły, jakieś t-shirty, wydaliśmy około 100 funtów i to już wystarczy no, co najmniej na pierwsze półrocze, no bo wiadomo, dzieci rosną, więc trzeba na pewno zmienić. Przechodzę do kolejnej rzeczy. Kolejna rzecz, no to nie będę tutaj mówił oczywiście o kredytach, no bo to też jest bardzo indywidualna sprawa i możesz mieć kredyt i nie musisz mieć kredytu, dlatego nie będę tutaj takich rzeczy, no mówić o takich rzeczach, tak? Natomiast powiem tutaj o posiadaniu samochodu, no bo generalnie w Wielkiej Brytanii, no większość rodzin, czy to są rodziny brytyjskie, czy to są emigranci z Polski, większość ludzi mających rodzinę, czyli powiedzmy para z dzieckiem, czy para z dwójkiem dzieci, większość ludzi posiada jakiś samochód. Nie będę tu mówić o kosztach zakupu samochodu, bo możecie na samochód wydać 500 funtów, a możecie wydać 50 tysięcy, w zależności od tego, jaki samochód kupicie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedzmy, że macie jakiś tam samochód za parę tysięcy funtów, kupiony z oszczędności, bez kredytu, spalający tam powiedzmy średnio o 7-8 litrów benzyny bądź ropy na 100 km. Powiedzmy, robicie jakieś tam 1000 km, czyli jeździcie od czasu do czasu po mieście, do pracy gdzieś na przykład codziennie i czasami na jakieś weekendowe wycieczki. Bo mówię to na moim przykładzie, my tak mniej więcej 1000 km miesięcznie zrobimy. No tak średnio, no bo na przykład jak pojechaliśmy na wakacje, to zrobiliśmy 5000 km w 2 tygodnie. Ale mówię o takich średnich wydatkach. Przy takim trybie jeżdżenia 1000 km miesięcznie, od czasu do czasu na jakieś wycieczki, samochód spalający 7-8 litrów, na paliwo wydacie jakieś 120-150 funtów miesięcznie. Ubezpieczenie samochodu jakieś 40-50 funtów miesięcznie. Oczywiście to ubezpieczenie może być 300 funtów miesięcznie czy 500 funtów miesięcznie. To wszystko zależy też, ile macie lat, czy macie jakieś zniżki, jaki drogi macie samochód, jaki wielki silnik. Ale ja tu mówię o takim powiedzmy średnim samochodzie klasy miejskiej, jakiś hatchback silnikiem 1.6 czy tam 1.8 spalający 7-8 litrów. A więc podsumowując, wydatki na samochód to jakieś 100, powiedzmy 20-150 funtów na paliwo, jakieś 40-50 funtów na ubezpieczenie.
Jest jeszcze tak zwany road tax, czyli podatek, który musicie płacić za samochód. Płacicie to raz na rok, albo co pół roku, albo miesięcznie. To też w zależności od litrażu samochodu. Ale przy tym samochodzie, o którym wspomniałem, takim hatchbacku, powiedzmy to będzie jakieś 100 funtów na rok, czyli powiedzmy jakieś to będzie 10 funtów miesięcznie. Teraz naprawy samochodu. No naprawy, no to wiadomo, że to jest też bardzo jakby ogólna kwestia, no bo możecie wydać na naprawy 5000 funtów miesięcznie, a możecie ani grosza nie wydać, bo wam się nie będzie psuł samochód. Więc o takich ekstra wydatkach mówić nie będę. Moi drodzy, kolejne wydatki, no to są wydatki oczywiście na to, żeby się ubrać. I to też jest bardzo indywidualna sprawa, więc ja to będę tak uśredniał. Czyli podam tutaj takie przeciętne wydatki, jeżeli powiedzmy nie kupujesz ekstra, nie wiadomo ile ciuchów, butów, tylko kupujesz to, co ci jest potrzebne, buty, spodnie, t-shirt, kurtkę dla siebie, dla swojego partnera i dla swojego dziecka. Więc my wydajemy miesięcznie średnio powiedzmy 120-150 funtów na ubranie. Czyli tam kupimy jakieś po t-shircie, jakieś tam tańsze buty, jakieś tam spodnie, czasem jakaś kurtka. No to tak średnio mówię, my wydajemy 150 funtów. Kolejna rzecz, no to są właśnie jakieś takie wydatki związane, to są takie wydatki, takie ekstra nieprzewidziane wydatki, że idziesz na miasto i zechcecie się zjeść loda, albo zechcecie się, nie wiem, napić jakiegoś napoju gazowanego, albo jednak się zdecydujesz i wstąpisz do jakiejś restauracji i coś kupisz. No to my takich ekstra wydatków powiedzmy mamy kilka w miesiącu, nie wiem, to jest powiedzmy 100 funtów miesięcznie na takie dodatkowe ekstra wydatki. Kolejna rzecz, o której bym, no niemalże bym zapomniał, to jest oczywiście prąd i gaz, tak? To też zależy, w jakiej dzielnicy mieszkacie, ile ogrzewacie, ale średnio to wychodzi tak 100 funtów miesięcznie za prąd i gaz. Nas tak, mniej więcej nas tak to kosztuje, naszych znajomych to kosztuje. Mniej więcej tyle samo. I słuchajcie, moi drodzy, ja tutaj generalnie rzecz biorąc uśredniłem te wydatki. Ja tutaj podałem koszty, które ponosi rodzina 2 plus 1. No jeżeli macie powiedzmy dwoje albo troje dzieci, no to mniej więcej sobie możecie doliczyć do tego, co ja powiedziałem, koszty, że tak powiem, utrzymania kolejnego dziecka czy kolejnych dwóch dzieci. Jeżeli nie jecie w domu, tylko chodzicie do restauracji codziennie, no to też te koszty będą o wiele wyższe. Jeżeli macie potrzebę większego luksusu i chcecie wynająć jakiś apartament, niezwykłe mieszkanie, no to też wiadomo, że te koszty będą wyższe. Kolejna rzecz, moi drodzy, to opieka medyczna. I tutaj opieka medyczna, jeśli chodzi o Szkocję, to tutaj praktycznie nie ma wydatków na to, bo w Szkocji wszystkie leki wydawane na receptę są za darmo, natomiast w Anglii za leki wydawane na receptę zapłacicie. Jeszcze raz powtarzam, w Szkocji wszystkie leki wydawane na receptę są za darmo, czyli otrzymujecie receptę od lekarza, realizujecie tą receptę w aptece i nie płacicie ani grosza. Natomiast w Anglii za takie leki musicie zapłacić. Także to jest ta właśnie no, duża różnica, tak? No wszelkie wizyty u lekarzy, no to wiadomo, że są za darmo, chyba że chcecie jakieś ekstra wizyty, idziecie gdzieś na prywatne badania. No ale to wszędzie tak jest, tak? Korzystacie prywatnie od lekarza, no to ponosicie dodatkowe koszty i to normalna rzecz. Czy dentysta też nie płacicie za dentystę, no chyba że też chcecie jakieś ekstra plomby, lepszej jakości plomby, no to wiadomo, że na to musicie ponieść koszty. A więc tak, moi drodzy, reasumując, ja tutaj podałem koszty dotyczące życia w Edynburgu, w Szkocji, czyli w takim no, dużym mieście Wielkiej Brytanii. I tak jak mówiłem, mniej więcej w każdym dużym mieście brytyjskim mniej więcej te koszty będą takie same. Nie mówię tutaj o jakichś prowincjach czy wsiach, bo te koszty będą no, nieco niższe. Szczególnie koszty zakwaterowania oczywiście, no bo koszty życia, żywności, podatków i tak dalej, to wszystko będzie podobnie wyglądało. A więc podałem tutaj koszty dla rodziny 2 plus 1 na takie standardowe życie, no nie głodowanie oczywiście, no po prostu kupowanie do jedzenia to, co jest niezbędne do życia, no i po prostu wychodzenie, jeżdżenie od czasu do czasu na wycieczki, posiadanie średniej klasy samochodu z niedużym silnikiem, z niedużym spalaniem, mieszkanie blisko centrum miasta,
Także tak te wydatki się kształtują i teraz podsumuję. Około 600 funtów za mieszkanie, około 500 funtów za żywność, to już jest 1100. Podatek za mieszkanie jakieś 50, to jest 1150. My posiadamy 3 komórki, internet, więc płacimy za to w sumie jakieś 150, to już macie 1300. Na paliwo płacimy 150, to jest 1450. Podatek za samochód, ubezpieczenie za samochód 50, to już jest 1500. Nie wliczam tu kosztów naprawy samochodu, ekstra wydatki, stówka, to jest 1600. Co ja tam jeszcze, bo jeszcze o czymś chyba zapomniałem, prąd, gaz, stówka, to jest 1700, gaz mówiłem, to już było 1700, moi drodzy, jakieś tam niespodziewane wydatki też podałem, ubrania jakieś 150, to jest 1850, jakieś tam szkoły, te wydatki związane ze szkołą dziecka, bo jeszcze o tym nie wspomniałem, że jakieś tam kieszonkowe trzeba dać, jak jadą gdzieś na wycieczkę, lub w ogóle jakieś kieszonkowe. No u nas, jak ja to obliczałem wszystko dokładnie, nie wiem, czy wam tu wszystko dokładnie wymieniłem, ale na pewno 99% rzeczy wymieniłem. U nas jest to mniej więcej 2000 funtów miesięcznie, tyle wydajemy na życie w Edynburgu. I w tej cenie, tak jak mówiłem, jest mieszkanie, są wszelkiego rodzaju opłaty, jest życie, czyli żywność. Są od czasu do czasu gdzieś jakieś wypady weekendowe, ale nie jest tu wliczony żaden hotel. Hoteli tu nie wliczam, tylko takie po prostu wypady weekendowe. Jest tutaj paliwo za samochód, ubezpieczenie za samochód, nieprzewidziane wydatki, zakup jakichś ubrań. I to jest rodzina trzyosobowa, czyli 2 plus 1. My wydajemy 2000 funtów miesięcznie. I tutaj nie ma szaleństwa, tak jak mówię. No, nie odmawiamy sobie, bo no, nie głodujemy. Znaczy, można powiedzieć, że sobie trochę odmawiamy, no bo nie chodzimy do restauracji, ale to też z racji tego, że lubimy w domu gotować. Nie kupujemy jakąś, nie wiem, furę słodyczy. Nie kupujemy alkoholu, bo alkoholu nie pijemy. Nie kupujemy papierosów. Staramy się kupować trochę w tańszych sklepach, bo są tańsze i droższe sklepy. Te same artykuły można dostać w innych sklepach trochę drożej. Także no, żyjemy na takim godnym poziomie, niewygórowanym, ale też nie najniższym i jest to 2000 funtów miesięcznie. Taniej się nie da, w zasadzie taniej. No, dałoby się, ale to już by było po prostu ekstremalne życie, a nie o to chodzi, żeby żyć ekstremalnie oszczędnie. Także trzyosobowa rodzina w Edynburgu mieści się w 2000 funtów. Jak macie kolejne dziecko, to pewnie będzie parę procent więcej tych wydatków. No także tak to się niestety kształtuje. Są to bardzo wysokie koszty, bo jest to jakieś 10 tysięcy złotych na polskie warunki. W Polsce przy takim standardzie pewnie zapłacilibyśmy dwa razy mniej. No także macie taki pogląd, jak to wygląda w Edynburgu. No i nie ukrywam, jest to drogie miasto. W ogóle Wielka Brytania jest miejscem do życia bardzo drogim. Za 10 tysięcy złotych, żyjąc w jakimś azjatyckim kraju, na przykład gdzieś w Tajlandii, to żylibyśmy niemal jak królowie. No mam nadzieję, że wam się podobał ten film. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do tego filmu, to proszę was o pytania w komentarzach. Również proszę was o subskrypcję, lajki, udostępnianie, żeby ten film się rozchodził szybciej i szerzej. Wasza pomoc w rozwoju kanału właśnie to jest like, subskrypcja. Dzięki temu będę mógł więcej dla was nagrywać, więcej wartościowych filmów i dzięki temu będziecie, oczywiście również możecie wpływać na to, co dzieje się na tym kanale, ponieważ wasze sugestie, opinie są jak najbardziej mile widziane. Dziękuję wam i do usłyszenia.